Cześć, z tej strony Krzysiek i dzisiaj pogadajmy o tatuażach. Więc jak widzicie, mam parę tatuaży na swoim ciele i teraz zastanawiacie się, jak to bardzo przeszkadza tutaj w Japonii. Więc pogadamy na temat pracy, związków, codziennego życia, o onsenach i o sento. Więc zacznijmy o pracy. Tak, jeżeli macie tatuaże w Japonii, będziecie mieć straszny problem ze znalezieniem pracy. Większość aplikacji czy CV, jakie wypełniacie, pytają się, czy macie jakiś piercing, czy kolczyki, czy tatuaże. Jeżeli zaznaczycie tak, to zazwyczaj z góry nie dostaniecie pracy. Od razu tą aplikację wyrzucą do śmieci. Ponieważ w Japonii, Japonia jest tak konserwatywna, tak staro myśląca, że nawet nie pozwalają mieć normalne kolczyki w uszach. Większość kobiet w Japonii nie ma przybitych uszu. Nie jest to tradycja japońska i osoby, które mają przybite uszy, mają również problemy ze znalezieniem pracy, ponieważ jest to uważane za coś bardzo, nie wiem, wulgarnego. Tak naprawdę to posiadanie kolczyków, czy przybite, nie wiem, brwi, czy nosa, jest na równi z posiadaniem tatuażu. I większość firm tutaj w Japonii chce zachować ten piękny obraz, że wszystko jest idealnie, tak samo ich pracownicy wyglądają idealnie, tak samo ich firma jest idealna. Dlatego też pofarmowane włosy czy jakieś dodatki na ciele są jak najbardziej niemile widziane. Oczywiście ja podczas szukania pracy miałem problemy, bo oczywiście ja jestem szczerą osobą i nigdy nie chciałem mieć takiej sytuacji w pracy, że nie powiedziałem, że mam tatuaże i nagle mi się pytają, czemu przez całe lato nosiłem długi rękaw. Prawda? I od razu się wyda, że mam tatuaże i co się stanie, od razu kubi, tak zwane, czyli zeto mi głowę, czyli ja stracę pracę. Nie chciałem takiej sytuacji, dlatego też przez większość moich interwiu od razu powiedziałem, ja mam tatuaże na tej ręce i tutaj. I większość firm powiedziała mi, nie dziękuję, ale znalazło się parę firm, które powiedziały, a z tym nie ma problemu, czy możesz się zasłonić, tak mogę zasłonić, więc nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Jeżeli oczywiście te tatuaże są bardziej widoczne, nie wiem, na dłoniach, czy na twarzy, czy na szyi, czy coś w tym stylu, najprawdopodobniej poproszą was, aby położyć na to plaster. Jeżeli macie na dłoniach, to raczej pracy nie dostaniecie w Japonii, chyba że będziecie pracować, nie wiem, jako animator w firmie, która robi filmy, albo osoba, która się zajmuje, nie wiem, grafiką, czy muzyką, to najprawdopodobniej byście mogli dostać pracę, ale to też zależy, gdzie, w jakim miejscu w Japonii i kiedy będziecie szukać pracy, bo ja mam taką nadzieję cichą cały czas, że tutaj Japonia się w końcu otworzy z tego dziwnego systemu i będą bardziej tolerancyjni w stronę tatuaży. I oczywiście takie myślenie na temat tatuaży jest takie samo, przynajmniej tak jak ja pamiętam, jak w Polsce, że kryminał, jest z tobą coś nie tak, że po co się okaleczyłeś na całe życie. Wiecie, takie jest dziwne poglądy. Oczywiście czasy się powoli zmieniają. Mam nadzieję, że w Polsce też się to zmieniło. I ludzie zaczynają po prostu patrzeć na tatuaże jako coś normalnego. Ja zrobiłem tatuaże, kiedy miałem 25 lat. Mieszkałem w Anglii, pracowałem w dziedzinie sztuki, więc cały czas miałem do czynienia z artystami. Zajmowałem się fotografią, zajmowałem się również filmem oraz animacją. I w międzyczasie moja koleżanka, z którą studiowałem na uniwersytecie, otworzyła swój własne studio tatuażu i oczywiście potrzebowała królika doświadczalnego, więc ja się zgłosiłem i po prostu zrobiłem jeden tatuaż, później więcej dodałem sobie i tak w końcu zrobiłem sobie cały sleeve, chociaż cała ręka nie jest jeszcze skończona. I podczas mojej pierwszej wizyty, drugiej wizyty w Japonii, pojechałem na Okinawę i tam moja koleżanka ma bardzo dobrego tatuażystę, którego mi poleciła i zrobiłem sobie kolejny tatuaż. Na ręce jest to kot z tatuażami, który patrzy sobie na słońce. I taki tatuaż kosztował mnie Niman, czyli 700 zł. Za taki mały tatuaż, jak widzicie, może tutaj na tym przedrabieniu. Więc tatuaże w Japonii są drogie. I kolejną sprawą, czemu tatuaże sprawiają taki problem, ponieważ większość tych zakładów, które się zajmują robieniem tatuaży, one robią tak zwany underground, czyli na lewo, po polsku może, ponieważ rząd japoński, aby powstrzymać tą falę robienia tatuaży przez Japończyków, zmienił prawo. I teraz osoby, które robią tatuaże, wymagają licencji lekarskiej. Coś, że ponieważ oni zmieniają ciało, coś jak, nie wiem, plastic surgery, coś w tym stylu, i krew się leje oczywiście podczas robienia tatuażu i tak dalej, więc to wymaga specjalnej licencji. Co sprawiło naprawdę wielką falę zamknięć sklepów z tatuażami. Niektóre są dalej otwarte, które zdobyły tą licencję.
chociaż naprawdę jest ona droga i ma dużo głupich wymagań. Więc teraz się zapytacie, czy Japończycy mają tatuaże. Tak, Japończycy, szczególnie młodzi, którzy się zajmują, nie wiem, właśnie dziedzinie sztuki, muzyki i tak dalej, robią sobie tatuaże. Są to zazwyczaj małe tatuaże w niewidocznych miejscach. Są Japończycy, którzy są całkowicie pokryci tatuażami. I ja nie mówię o panach z tatuażami, którzy robią coś nielegalnego, bo to jest całkowicie inna sprawa. Ci ludzie nie pokazują swoich tatuaży. Więc jeżeli zobaczycie na przykład Japończyka, który podczas lata chodzi z długimi rękawami, wiadomo, czym on się zajmuje. I dość sporo obcokrajowców robi te tatuaże, które oni robią. Ja bym to jak najbardziej odradzał. Te koi zapętlane i tak dalej, cały sleeve wygląda jak ktoś z mafii. Bardzo bym to odradzał, ponieważ nie sądzę, aby wam to sprawiło jakikolwiek problem w codziennym życiu. Nikt wam się nie doczepi do tego, chyba że ta osoba, która robi coś nielegalnego w Japonii, która ma takie tatuaże, może się doczepić, szczególnie jak są pijani i sprawić wam naprawdę duże problemy. Jeżeli są naprawdę mieli, to po prostu poproszą cię, aby zasłonić te tatuaże. I ja miałem tylko jedną taką złą sytuację tutaj w Japonii, gdzie poproszono mnie, aby zasłonić moje tatuaże. Było to w restauracji, ja nie wiedząc oczywiście podczas imprezy, byłem w Shinjuku i z kolegami wszedłem do baru, który był właśnie zarządzany przez panów z tatuażami i niby się dobrze bawimy, ja sobie rękę odkryłem, fajnie jest i nagle ktoś mnie klepnął w plecy. Ja się obracam, a tutaj był koleś, taka szafa. Czy możesz to zakryć? Zbladłem w tym momencie strach, bo od razu widziałem, jemu się troszeczkę rękaw odsunął, wiadomo co było pod rękawem. Ja tylko zbladłem, zakryłem się, przeprosiłem. Po 10 minutach wyszedłem z baru. To było chyba mój najstraszniejszy moment tutaj w Japonii. Ale to tyle, jeżeli chodzi o pracę. Codzienne życie. Nie ma problemu. Tak jak mówiłem, tylko to miałem sytuację, gdzie poproszono mnie o zakrycie tatuaży, a tak to było wszystko ok. Do sklepu, bez problemu, do większości restauracji, barów i tak dalej, nie ma problemu. Jak cokolwiek, nic ci nic nie powie na ulicy, jeżeli masz tatuaże. Zazwyczaj ktoś młody może cię zatrzymać i zapytać się, gdzie zrobiłeś, jak zrobiłeś i co masz zrobione. Czyli chcą po prostu z tobą porozmawiać, nie ma problemu. Związki. Związkami jest różnie, jak to bywa oczywiście, prawda? Normalnie, ja bym powiedział, że nie ma problemu. Nigdy miałem problemu z randkami, czy z poznawaniem nowych ludzi tutaj w Japonii. Pokazanie tatuaże jest ok. Zdarzyć się może, że jeżeli poznacie Japończyka albo Japonkę z bardzo dobrego domu, gdzie są bardzo bogaci, to i rodzice mogą bardzo krzywo na to popatrzeć i związek się skończy od razu. Zazwyczaj tutaj, jak spotkałem póki co dość sporo rodziców, osoby starsze ode mnie, nie mają problemów z tym. Oczywiście, jeżeli oni by chcieli, abyście zakryli te tatuaże, to po prostu wam powiedzą: a, ja nie lubię tatuaży. I to wam da, jak gdyby, do znania, proszę zakryję. I to się może zdarzyć, nie wiem, w jakichś sklepach czy restauracjach, ale póki co, tak jak mówię, ja miałem tylko inną sytuację. I nawet jeżeli ktoś by mi powiedział tak, że ja nie lubię tatuaży, to po prostu ignorowałem, bo to nie jest moja sprawa, tak naprawdę. I to tyle, jeżeli chodzi o związki. Powiedziałbym osobiście, nie ma problemu. Z pracą tak, ze związkami nie. Przejdźmy do kolejnej sprawy teraz, czyli onsen i sento. Onsen, woda źródlana. Sento, łaźnie publiczne. Jeżeli chodzi, gdzie ja mieszkam, w dzielnicy Setagayaku, do któregokolwiek z tych publicznych łaźni można wejść bez problemu. Ja często chodzę z moimi znajomymi Japończykami i to nie ma żadnego problemu i panowie Japończycy, którzy mają tatuaże, też tam wchodzą, więc jak najbardziej możecie skorzystać z publicznej łaźni. Onsen, czyli te wody źródlane, będzie już problem. Większość tych miejsc nie pozwala wejść ludziom z tatuażami. Koniec, kropka. Nie ma negocjacji, nie ma ukrywania, nie ma plastrów, nie ma bandaży. Po prostu jeżeli masz tatuaż, nie wchodzisz. Koniec. Ja osobiście znam tylko dwa onseny tutaj wokół Tokio, gdzie ja mogę wejść i odpocząć i nie ma żadnego problemu. Tylko problem jest taki z tymi onsenami. Jeden jest oddalony, 2,5 godziny jazdy pociągiem. Jest daleko gdzieś w górach ukryty. Drugi onsen znajduje się około 3 godziny jazdy samochodem. Jest dostępny tylko przez jazdę samochodem, ponieważ ten onsen znajduje się na szczycie góry. Więc jeżeli chcecie skorzystać z onsenu, tak, są onseny, które pozwalają wam wejść i się wykąpać, nawet jeżeli macie tatuaże, ale są zazwyczaj bardzo oddalone i musicie dość dużo poszukać, gdzie one się znajdują.
i czy możecie faktycznie wejść, bo zazwyczaj się dobrze zadzwonić, bo na przykład, nie wiem, menadżer się zmienił, czy osoba, która się zajmowała ten sen się zmieni i nagle znajdzie nowa zasada, a strona co innego oświadcza, więc tutaj może być problem. Więc jeżeli chodzi o takie ogólne podsumowanie tych tatuaży, z pracą czy będzie problem? Tak, możecie mieć problem. Z życiem codziennym czy będziecie mieć problem? Nie za bardzo. Jeżeli chodzi o związki? Bardzo rzadko. I jeżeli chodzi o onsen? Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o łaźnie publiczne? Nie ma problemu. Więc jeżeli macie tatuaż albo planujecie zrobić i chcecie przyjechać do Japonii i naprawdę czucie komfortowo, odradzałbym robienia wam tatuaży. Chyba że przyjrzecie po prostu je na jeden raz, to nie ma problemu, jeżeli macie tatuaże. Większość ludzi wam nic nie powie i my się tym tak naprawdę nie przejmował, jeżeli je macie. I to tyle na dzisiaj ode mnie. Mam nadzieję, że ten filmik wam się bardzo dzisiaj podobał. Jak zawsze czekam na wasze komentarze oraz pytania na YouTube. Zostawcie mi łapki w górę. Zapraszam was na moją stronę na Facebooku. I jeżeli możecie, to udostępniajcie moje filmiki. Bardzo mi w tym pomagacie. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!